No to takich ludzi się nie trzyma na adminach, no! Co to ma być? Kurwa ich mać, rewolucja październikowa! Ej, co najciekawsze, synchronizacja, nic się nie rusza, krowa sobie chodzi. Siemanko, z tej strony Araulen i witam was w 7 odcinku z Farminga na Multi. I dzisiaj kontynuujemy zbierkę trawy. Matt zbiera dla krówek zbierką, ja tutaj beluję, Marek będzie zwoził belę. I tak może przywitajcie się ładnie. Siemaneczko, cześć i czołem. Siemaneczko, tutaj Maruhalsa, siemaneczko. Musiałeś ten nick zapodać. Nie. A tak sobie myślę, zapodać nie zapoda. A to trzeba było jeszcze z tym akcentem takim dać. Nie. Tak. Belować na jedynce czy na dwójce? Na jedynce, bo na dwójce ci się na czwórce. Na czwórce będzie tak 15 pojedziesz. O, tam widać pracującego Mata, którego rendering w LS-ie jest tak niesamowity, że widać, aby gotową trawę zbierał, niezgrabioną i tak dalej. Magia LS. Magia LS. Ojej. I what the fuck? Co ty robisz? Już nic. Już się nic nie stało. Zwozisz te bele? Zwozisz. Ej, ja mi się ten zbugował. Lol. Weź je tam. Maty z bele sprzedajemy, czy zostawiamy no dla krówek? Zostawiamy, no trochę zostawimy. To trochę ej, Marek cicho. Zostaw, a trochę sprzedaj. Mi się zbieraczka zbugowała, lol. Tobie to się wszystko buguje w twoich rękach. Pachowiec. Od 7 bolesi. Chyba zadychę. Za drogo. Za złotówkę. Za tanio. 1000 groszy dobra, tasmańskich. 2 złote. O dobra, już naprawiłem. Generalnie nie ma huśka. Znowu foki porwały. Znaczy, jest, mamy taką tezę, nie chce nam się osobiście przyznać, ale wydaje nam się, że on nadal utrzymuje swoje kontakty pozaziemskie i teraz już go nie porywają, tylko generalnie on sam się stawia i raportuje, co się dzieje na ziemi i ufoki zbierają informacje, kiedy mają tutaj przybyć i oficjalnie się pojawić na ziemi. A Husiek jest wybrany jako ten cały zbieracz informacji i tak dalej. Kurde, ale tu trzeba często te bele wywalać na 120-kach. Dlatego ja dzisiaj proponowałem klasę kwadranta. Wiesz, no, niekoniecznie klas kwadrant, bo przecież tutaj też możemy większe robić, nie? Tylko, że te małe są praktyczniejsze. Ta belarka jest fajna, bo ma fajne skrypty i tak dalej. Olo, to jest zbugowane trochę. Co masz zbugowane? No nie zbugowane, ale to jest dziwne. Co? No to zbierać, o kurde, czy ja się zmieszczę. Tyle razy tym zbierałem i nie miałem żadnych problemów. Ja to samo. Ej, kto mi przyjedzie uratować, bo kurde, to jest za mały płot. Się normalnie tak... Czy ty chcesz powiedzieć, że się w płocie nie zmieściłeś? No, ale uwaga, chyba się zmieszczę. Jest mała szansa na... Aż sobie poprawię słuchawki, żeby być przygotowanym do walnięcia facepalma w razie czegoś. Dobra, uratowałem się. GG. Easy. Nah. Co to było? Wombo. Kombo. Wombo combo. Więc o podłogę. Lol, ten twój Ursus ma ruchome zegary w środku. No. Dopiero teraz w tym wiesz. Jak ja do środka, do kabiny w ogóle nie wchodzę. Nieruchome biegi. Tak by the way. Kurde. Maro full wypas. Następny raz muszę koniecznie pada skonfigurować. No, oj, to będzie ciśnie moim ursusem. Na padzie się gównianie gra. Masz dwa tryby, albo jedziesz
prosto, albo ci od razu skręca na prawie na mapce. Nie ma możliwości ustawienia nie. martwej strefy? Nie. To chillowo. Każda gra praktycznie, w którą gram, ma możliwość tej martwej strefy. Ta raczej nie mam, przynajmniej nie próbowałem. Bo generalnie pad od X-a jest mega czuły i często trzeba tą martwą strefę ustawiać. Nie, stuk się psuje, Jezus Maria. Ej, nie, czy ty nawet nie. stuk siana zepsułeś? No. I czy mi się wydaje, czy... 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 Ach, już nie wiem. No! Ale chyba ją. Panowie, ja mam jakiś problem z belarką. Zapchała ci się? That to change the network to the back of the baller. Chyba sznurków brakło. No chyba ta. O, Matwiej kupić. Kurde, Belo, odsuwaj się. Muszę otworzyć, którym tu się... V. Jednego sznurka brakło. Dobra, jadę po nie. Tu z tyłu. Z tyłu, nie tu. Dobra. I co teraz? Nie wiem. Ad Spayers. Podjedź jeszcze, podjedź bliżej. Dobra, ale to nie tak! Dobra. Panie, to jest drugi Dobra. Sprzęt. Zresztą możesz odjechać. Mi pole pokazuje jako łąkę tam, gdzie Macieje. Normalnie Aha. zielone jest. No to wiem. Dopracowanie. Ale się ogarnie jeszcze. Jak już będzie orby i tak już inne, to już będzie normalnie. Wierzycie, że w lesie 15 to zmienią? Nie. Też nie. W ogóle LS 15 dla mnie to porażka. No, LS 15 zajmowanie się lasem. Nie no, ale będą oddzielne mapy. To z tego, że to jest symulator rolnictwa. Lepiej ale ja sam Giants przyznał, że na tamtych krainach przeważa uprawa leśnictwa. Więc mamy dane jasno do zrozumienia, czy jaki będzie priorytet w farmingu. I to nie będą aspekty farmerskie. To tam, że to jest symulator rolnictwa. Tam damy uprawę lasu, będą ci cieszyć. Kurde, no co, dodaliśmy coś nowego. Już, że nie ma nowych zwierząt ani nic. Ważne, że jest las. I smurfy. No. Tylko, że smurfy nie są aż takie lepsze. Smurfy, z tego co słyszę, to bardzo przeciętne. No, generalnie... Są takie ekologiczne, z tego co słyszałem. Większą furorę myślę, by zrobili ogarniając klasa na przykład. Albo John Deere, to już ja. No bo podobno już tyle plotek było tak dogadani z John Deere'em, tak? I gdzie ten John Deere jest, ja się pytam? No właśnie. Są smurfy zamiast John Deere'a. Tekstury tylko pomylili. Nie, ale akurat do modeli to się nie przyczepię, bo te modele całkiem fajne robią. No, całkiem mi wychodzą, tylko tutaj na tym traktorze to widać jakie niedopracowanie, takie... Wiesz, to jest generalnie, mi się wydaje, skopiowane z LS-a 11, nawet nie modyfikowane. No, tylko tam pogrzebane. Ale czemu, że oni nie dają... Czemu oni nie dają skryptu na otwieranie się drzwi, okien itd. Bo oni wiedzą, że moderzy to za nich zrobią. Dodali światła stopu i myślą, że są fajni. Co innego jest myśleć, że moderzy coś zrobią, ale starać się jako producent jeszcze coś dodatkowo zrobić, jak najwięcej. A co innego jest myśleć, że moderzy wszystko zrobią i w związku z tym my mamy wywalone na to. Wiesz, to są dwie osobne myśli i generalnie ta pierwsza jest lepsza, ale z tej drugiej korzysta Giants. Generalnie mój kolega podrzucił mi takie coś, że normalnie
jak mają w barach te różne, te piwa na przykład kuflowe, nie? I tam ciągną z tych beczek jakby takich, co tam pod barami mają, to gościu pod biurkiem sobie wstawił butelkę coli chyba i przeciągnął jakąś rurą, no rurą czy jakąś rurką, i ogarnął na biurku kranik i normalnie jak kiedy chciał, to odkręcał kran i mu wleciała ta cola do szklanki. Fajne, muszę przyznać, pomysłowe. Genius. Kranik tak zamontował i... Ja bym aż takie coś samo sobie zrobił przy moim biurku. W sumie to by mi by się przydało, bo nigdy nie pamiętam przynieść sobie na odcinek jakiegoś picia, a często mi w gardle zasycha od tego gadania. No, mi właśnie zasechło. Kiedyś... Zasechło? Zasechło! Mi kiedyś... Trudny język. No. Mi kiedyś... Jak tak się zacząłem na odcinku z SF-a 14 rozgadywać, 10 minut chyba bez przerwy gadałem, to już nie mogłem się słowem odezwać później. To chyba ten odcinek oglądałem, o ile się nie mylę. Co tak UIG hejtowałem. LOL, tutaj w tym Ursusie włączyłem przednie światła i znowu miałem jakieś okręgi żółte. Ej, to weź włącz na piątkę, żeby z dachu świeciły. Na piątce mam to samo. Okręgi żółte jakieś przed pojazdem mi latają. Co? Ufoki. Husiek daje znać o sobie. Daje znać, chłopaki, szykuje się atak. Bądźcie czujni. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Byli ze mną Matt. No cześć. I Marek. Hejo. Następny odcinek postaramy się sprowadzić mistrza, husarza, specjalistę od komunikatów pozaziemskich. To by było na tyle. Pamiętajcie, Husiek dał nam znak, że zbliża się kontakt ufoków, więc bądźcie czujni. Dzięki za oglądanie. I przy okazji zajrzyjcie na mojego Facebooka, gdzie publikuję kulisy z nagrywania. Będę wrzucał screeny z kulis, generalnie tego, co się działo poza odcinkiem, bądź po prostu czego nie ujęłem kamerą. Więc lajkujcie facebook.com/araulenplay. Taka tam chamska reklama. To by było na tyle. Cześć!